Wiesz, że Matti Nykänen to jedyny skoczek w historii, który sięgnął po 3 złote medale podczas jednych Igrzysk Olimpijskich? Mała skocznia, duża skocznia, drużynówka. Finn zgarnął triplet w Calgary w 1988 roku. Miał wówczas 25 lat. W Finlandii był bohaterem, władze wyróżniły go okolicznościowym znaczkiem pocztowym. Matti 4 razy wygrał Puchar Świata, wystartował w zaledwie 143 konkursach i wygrał aż 46 z nich, co oznacza, że był najlepszy w niemalże co trzecich zawodach, w których brał udział. Puenta jest smutna, bo po latach champion sprzedał zawartość swojej gabloty, by mieć za co pić.